Według statystyk co jakiś czas przybiera na sile. Są okresy, kiedy zakażonych jest nieco mniej, by znów krzywa wystrzeliła w górę. Teraz pojawiła się niepokojąca prognoza dla Polski. Wiadomo już, kiedy możemy spodziewać się większej liczby zgonów. Zagościł na dobre, nie wygląda na to, aby zniknął całkowicie do lata, jak ma nadzieję wiele osób. Niepokojące prognozy dla naszego kraju wskazują jednoznacznie, że walka z COVID-19 będzie bardzo intensywna. Zbierze największe żniwo pod koniec kwietnia? Badacze przewidują, że szczyt zachorowań w Polsce nastąpi już za 11 dni. Według Instytutu for Health and Evaluation University of Washington, czyli Instytutu Wskaźników Zdrowotnych i Ewaluacji, największej liczby zakażonych można spodziewać się 27 kwietnia. Niepokojące prognozy wskazują na to, że liczba zgonów będzie wynosić nawet około 70 dziennie. Inni specjaliści twierdzą natomiast, że te przewidywania są pełne błędów. Jednak nawet sam premier oraz minister zdrowia przewidywali, że największe skutki COVID-19 zobaczymy właśnie w drugiej połowie kwietnia. Jeszcze gorsze wieści, które pokrywają się z przewidywaniami epidemiologów na całym świecie, ma główny epidemiolog Szwecji, Anders Tegnell. Według niego, koronawirus już z nami zostanie i będzie pojawiał się w taki sposób, jak NP. Sezonowa grypa. W związku z tym epidemię możemy przeżywać nawet co roku. Według epidemiologa wirus nie zniknie, będzie powracał co jakiś czas. Nie sądzę, by ten wirus kiedykolwiek zniknął. Wydaje się, że niektóre kraje prowadzą politykę opartą na założeniu, że jeśli wyeliminują wszystkie przypadki zachorowań w kraju, pozbędą się wirusa na zawsze. Nie sądzę, by tak było, przyznaje Anders Tegnell. 2. Aby lepiej przygotować się na kolejne, możliwe fale zachorowań NP. Jesienią lub w przyszłym roku, należy dokładnie przeanalizować wszelkie dane oraz wyleczonych z koronawirusa. Według szwedzkiego epidemiologa nadal nie wiadomo, jak długo po odchorowaniu COVID-19 organizm jest odporny na SARS-CoV-2. Do tej pory nie wiadomo też, czy koronawirus rzeczywiście ma większą śmiertelność niż wirus grypy. Wiele niuansów nadal nie zostało wytłumaczonych. Według epidemiologa takie kwestie można wyjaśniać i nad nimi debatować nawet przez lata. Źródło: